Na pytania zgłosiły się dwie osoby. Dalszych zgłoszeń nie widzę. Bardzo proszę, pani poseł Zdzisława Janowska, pytanie. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie premierze, pani minister. Środowisko metali nieżelaznych, przewodów ołowianych, prace przy lutowaniu płyt blach, również niezakwalifikowane do tego, ażeby ludzie, którzy zdecydowali się na tą pracę, którzy wyuczyli się tego zawodu, wiedząc, że przejdą wcześniej na emeryturę pomostową, nie mogli tego uczynić. W związku z tym, pani minister, myśmy tutaj siedzieli bardzo długo w komisjach zdrowia. Wysłuchiwaliśmy ciągle jednej opinii, ekspertki, jednej osoby, pani profesor. Myślę, że powoływanie się tylko i wyłącznie na jednego eksperta jest bardzo poważnym błędem. Bardzo poważnym błędem. Myśmy mieli bardzo wiele zastrzeżeń co do opinii tejże pani profesor. Myślę, że ona również spać nie może, tak jak i państwo dzisiaj nie będziecie spać. Zadaję pytanie. Kto weźmie odpowiedzialność za ludzi, którzy pracują przy lutowaniu płyt, blach i przewodów ołowianych? Bardzo proszę, czy pani minister taką odpowiedzialność weźmie? Kieruję pytanie do pani minister pracy, do pani Fedak. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tadeusz Cymański.